manu video. Także siema siema, witam was w nowym vlogu na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam mój nowy samochód. Tak ludzie, jak już niektórzy z was wiedzą, jakieś 4 tygodnie temu chyba zdałem prawo jazdy. I dzisiaj chciałbym się wam, można powiedzieć, że pochwalić moją nową furą. Więc co ludzie, wsiadamy i jedziemy w fajne miejsce, aby ją może te wam pokazać. Zrobić jakiegoś fajnego carporna pod muzykę. Nie będę wam tutaj za dużo na razie zdradzać o tej furze, ponieważ zostawię to na drugą jakby część tego filmu, więc lecimy. Dobra ludzie, jedziemy sobie na miejsce, słuchajcie, na tak zwaną drogę donikąd, ponieważ tam jest po prostu pusta droga i myślę, że nikogo tam nie będzie, więc najlepiej mi się będzie nagrywało właśnie tego typu film. Powiem wam, że fura mi się ogólnie podoba. Mam nadzieję, że wam też się spodoba i mam nadzieję, że przyjmiecie jakoś fajnie fotki na Instagrama. I ogólnie słuchajcie, jest lepsza jakość na kanale, w sumie tylko na tym filmie póki co, ponieważ no pożyczyłem tutaj od mojego bardzo dobrego kolegi aparat. Słuchajcie, to jest aparat, który ma freeze. To jest już kurczę tutaj gruba opcja, można powiedzieć. Więc mam nadzieję, że też wam się podoba. Mam nadzieję, że kiedyś będę w stanie jakby sobie samemu kupić właśnie taki sprzęt do nagrywek, abyście mieli jak najlepszą jakość. Nie wiem, czy w tytule już widzieliście, co to jest, czy nie. Mogę wam zdradzić to, że samochód jest marki niemieckiej, produkcji niemieckiej, o tak. I jest z 2004 roku, więc tak to wygląda. A więc to jest moja nowa fura ludzie, jest to BMW E63 z silnikiem 4.4 V8 oczywiście. Mamy tutaj 333 konie. Ogólnie z tym wydechem powinny być około 340-350, tak mi gościu powiedział. Ale trzymajmy się tych 333. Pokażę wam silnik, jak to wygląda wszystko. Zrobiliśmy tą BMW już około 10 tysięcy km i zapomniałem założyć okulary, więc to zrobię teraz. No i co, pokażę wam ten silnik. Tak jak mówię, jest to 4.4 V8, czyli 8 cylindrów. Nie wiem, czy coś będziecie tutaj widzieli. Więc jest to naprawdę, można powiedzieć, że potężny silnik. Ogólnie
No muszę powiedzieć, że nie jest to na kieszeń studenta auto i myślę, że w sumie mało kto się spodziewał jakby z was, że mam w ogóle takie auto, ponieważ sami wiecie, że dopiero skończyłem 18 lat, ale przez ostatnie 2 lata naprawdę ciężko pracowałem i sobie zapracowałem. Ja się mega cieszę z tego auta, ponieważ było to moje wymarzone auto. Jak zobaczyłem je u mojego bardzo dobrego znajomego w garażu, to sobie powiedziałem, ja chcę takie same. I się trafiło akurat 30 km ode mnie, więc sztos. Możemy przejść w sumie do tego, co w niej robiłem. Póki co robiłem w niej opony, wiadomo, serwis, czyli zmiana oleju i tak dalej, oraz nowe hamulce. No i jak ją kupiłem, no to miała jakieś tam nieszczelności z wodą, więc to zostało też naprawione. Kurczę, opony bardzo drogie ogólnie są, klocki tak samo. No BMW, będziesz miał wydatki, no nie ma co się dziwić. Przejechaliśmy nią około 10 tysięcy kilometrów, póki co żadnych problemów. Od Maxtona dostałem jeszcze pełen pakiet stylizacyjny na całe auto, więc zalicza się tutaj splitter przedni, splitter tylni oraz spoiler. Aha, no i te splittery boczne takie, w sensie takie dokładki, więc moim zdaniem wygląda to kozacko. Zresztą sami możecie ocenić po tym filmie. Dobra ludzie, przenieśliśmy się właśnie w czasie. Słuchajcie, dogrywam wam tutaj jedną część z GoPro, abyście po prostu sobie zobaczyli tak jakby z mojej perspektywy, jak to wszystko tutaj wygląda i tak dalej. Mam nadzieję, że kamera jest dobrze ustawiona, robię to pierwszy raz, więc wybaczcie, jeśli będzie źle. Mam nadzieję, że mikrofon będzie wszystko, gitara, picobello. Kurde, jestem chory, chodzę w dresach, bo dres są najcieplejsze. Dwie kurtki mam i mam jeszcze sweter. Jadę z gorączką, muszę wysłać jeden silnik, bo właśnie sprzedałem jeden silnik od Erki, więc jadę go wysłać. No i przy okazji wam tutaj chcę nagrać właśnie po prostu jak mi się jedzie tą BMW-ką. Co do zakrętów, to też naprawdę mega kozacko, w ogóle się w nie wjeżdża. Ona ma też bardzo szerokie opony, 285 z tyłu, a z przodu 255 chyba. Nadepnę jeden raz na odcinek specjalnie. Pierde, znowu rezerwa. No nie dość, że wczoraj tankowałem, to teraz znowu rezerwa, no. Naprawdę powiem wam, że 180 zł, 2 godziny max. Ten kaszel to jest taka sprawa zła, że to jest masakra. Mega wygodnie się jeździ tym samochodem, no naprawdę, no. Gdybym miał wybrać jeszcze jakiś jeden samochód, to myślę, że wziąłbym taką samą BMW-kę, ale z dieslem jakimś może. Może 3,5 diesel. Zobaczyć jak to chodzi, bo tam też można fajnie zrobić ten silnik na 400 coś koni. A tutaj mamy silnik wolno ssący, więc no za dużo tutaj nie zdziałamy z jakimś chipem czy coś takiego. Kupiłem sobie tą BMW-kę w ogóle na moje 16 urodziny chyba? Nie, 17. Tak, na moje 17 urodziny sobie kupiłem właśnie tą BMW-kę, w sensie no tydzień przed moimi urodzinami. A najlepsze jest to, że właśnie wtedy gadałem też z moim wujkiem. No i gadałem z nim sobie tak, że no nie będę sobie kupywać teraz, bo na co mi i w ogóle przecież prawka nie mam, to będzie tylko stać i w ogóle. Aj, się trafiła 30 km ode mnie. Pojechałem i no i zapłaciłem. No i tam z moim dobrym kolegą właśnie, który mnie zaraził do tej BMW-ki. Ogólnie to oglądaliśmy ją trzy razy z różnymi ludźmi, tak aby naprawdę było tutaj wszystko w jak najlepszym stanie. Ja bym nie trafił na jakąś minę po prostu. No i póki co jest naprawdę wszystko dobrze. Mam nadzieję, że będzie się tak trzymać. 10 tysięcy kilometrów zrobiliśmy nią. Większość zrobił no mój tata ze mną, jak gdzieś tam jeździł, bo po prostu czasem mi było jej normalnie aż za szkoda, aby ona stała, więc no trzeba było nią trochę pojeździć. Kurczę, to przyspieszenie, to w ogóle ten dźwięk V8-ki. Naprawdę to jest po prostu kozak, naprawdę. No, kurde, no mam te auto tak długo, a jaram się nim cały czas. To jest taki właśnie typ samochodu, że on, mi się wydaje, że on mi się nigdy nie znudzi. I słuchajcie, ogólnie no to, jeśli nie będę zmuszony nigdy sprzedać tego samochodu, no to ja go nigdy nie sprzedam z własnej woli. Ewentualnie, jeśli po prostu mnie coś do tego zmusi,
Nie wiem, że popadnę w jakiś długi, będę potrzebować hajsu czy coś takiego, ale nie ma co krakać, tfu tfu tfu. Będzie wszystko dobrze. I kurczę, no naprawdę, no naprawdę się jaram cały czas tym samochodem. Najlepsze jest to, jak zawsze wychodzę z domu, ona sobie stoi. No i no kurde, no muszę na nią popatrzeć. No to jest po prostu przymus. Od 100 do 200 ma jakieś 11 sekund. Nie pamiętam, czy to na trybie sport, czy nie. Ale mamy właśnie tutaj jeszcze guziczek ze sportem i wtedy skrzynia biegów inaczej działa i reakcja na gaz tak samo się zmienia. Więc jest spoko. No nie będziemy tutaj na wariata też wyprzedzać, wiadomo. Trzeba uważać. Tym bardziej teraz w taką pogodę, mglisto jest, sarny i tak dalej. A naprawdę ostatnio cały czas spotykam sarny na drogach. Czy to lisy, czy to sarny. Cały czas są koło mnie, więc trochę bardziej uważam. Kurde, zawsze tak mówię, że nie ma co tutaj wyprzedzać czy coś. A i tak to się robi. Gościu mi mrygnął w lusterku, nie wiem czemu, ale dobrze wyprzedziłem, nic nie zablokowałem mu ani nic. Mam nadzieję w ogóle, że tutaj poczta będzie otwarta, żeby nie był przypał, że będzie zamknięta, ale z tego co pamiętam to jest do 18, więc raczej powinna być gitara. O właśnie, bo w sumie wam nie mówiłem, ale ostatnio kupiłem jeszcze parę silników od Erki, ponieważ no naprawdę są ich braki na świecie, kurde, więc jak się pojawiają, to je kupuję. No i w sumie jakbyście sami mieli silnik do sprzedania w jakiejś spoko cenie, to dawajcie znać. Dobra, zobaczymy sobie, gdzie ta poczta. Ogólnie tutaj miejscówka cała jest z odcinków. Więc możemy sobie trochę powspominać, ale dawno tutaj w ogóle nie byłem. Masakra. No będziemy musieli przejechać koło policji. Ale... prawko mam, więc nie ma czego się bać. Dobra, zobaczę sobie, do której tutaj jest ta poczta. Ale widzę, że zapchane wszystko jest. Nie mam nawet miejsca, gdzie zaparkować. O kurde, do 17 tylko. Nieźle się sprężyłem, słuchajcie, do 17 tylko otwarte. Dobra, no to pokażę wam jeszcze furę na szybko. Gdzieś na jakimś parkingu, mam 4 minuty. Staram się wam na szybko jeszcze pokazać. Tutaj brykę. Ja po prostu będę lecieć. Tutaj wysłać ten silnik i z wami się będę żegnać. W sensie żegnać, no będziecie po prostu oglądać zaraz dalej film z aparatu. Dobra, no to wychodzę. No i tak to wygląda. No te o-ringi mi się mega podobają. Naprawdę wyglądają kozacko. Kurczę, no wybaczcie, że się tak jaram, ale no naprawdę jest to moje wymarzone auto. Tak to wygląda. Problem? Halo? Problem? Nee, ich meine nur Video. Bitte, bitte. Więc tak to wygląda. Więc lecę na pocztę, ponieważ tutaj już screenżu się prawie spaliłem. Ale gościu się pytał, czy problem? Problem jakiś, ale co, do niego czy z autem? Nie wiem. Nie no, chyba za autem. Więc może chciał pomóc. Ale dzięki, ziomuś. Bardzo miło z twojej strony. Tylko trochę cringe'em zaleciało. Ale jak w ogóle zareagował na tą wiadomość, że nie, ja robię tylko zdjęcie. W sensie zdjęcie, filmik. Ale przypał. O kurde.
Dobra ludzie, ja idę wysłać tą paczkę. Z wami tutaj już się żegnam z GoPro. I co? Mam nadzieję, że się wam dalsza część vloga spodoba. Więc na razie. BMK jest na 20-calowych felgach Braytona. O właśnie, jakiś pociąg jedzie. Ale dobra, tam mam nadzieję, że będzie mnie mimo wszystko słychać. BMK ma jeszcze tutaj fajne ringi, które też już widzieliście. No i oczywiście od Ledos.pl kozacka tablica, w sensie mocowanie tablicy. Pokażę wam je jeszcze z bliska. No kurczę, jak mnie zobaczycie na mieście, to myślę, że mnie nie pomylicie. Na pewno będziecie dzięki temu wiedzieli, że to ja jadę. Słuchajcie, możecie wbić do ledos.pl, oni robią właśnie takie mocowania na tablicę z LEDami. Więc naprawdę kozacko to wygląda moim zdaniem. Ma jeszcze zrobiony wydech, w serii nie brzmi aż tak fajnie. Chociaż ona teraz ma jakąś tam gdzieś dziura. Dziura się gdzieś zrobiła, przez co ona nie brzmi tak w 100% jak powinna. I to mnie trochę wkurza, ale to się zrobi. I kurczę, no powiem wam, że dźwięk jest naprawdę kozacki tej V8-ki. Ogólnie co do stanu optycznego. No można powiedzieć, że kurczę, no jest do malowania. Ma bardzo dużo rys. Byłem w takiej firmie od autodetalingu i powiedzieli mi, że niestety no tutaj jedynie się nadaje lakierowanie. Na zimę jest pomysł taki, aby pomalować ją na nowo. No pewnie sobie myślicie, że złotą BMW zrobię, ale nie, tak nie będzie. Zrobimy ją na Black Sapphire, czyli oryginalny kolor tej BMW-ki. Felgi tak samo były malowane w ten kolor, więc wszystko jest pod kolor. Ona ma być czarna moim zdaniem, ponieważ w czarnym kolorze wygląda jak, wygląda najlepiej. Chociaż widziałem projekty złotej takiej BMW-ki, też wyglądała kozacko. Tutaj kamerzysta może pokazać właśnie teraz te lampy, jak one wyglądają. Powiem wam, że zawsze jak wracam moim drugim autem do domu i tak patrzę sobie na nią, to od razu sobie myślę, kurde, dlaczego ona stoi? No, czasem po prostu trzeba jeździć też oszczędniejszym autem, ponieważ spala ona około 16 litrów na 100 km. Więc no mogłoby być ciężko, aby codziennie nią jeździć. Przejdziemy sobie w sumie do środka. W środku, słuchajcie, jest kolor beżowy czy kremowy. No ogólnie, słuchajcie, no szczerze mówiąc, no nie sprzątałem, nie sprzątałem tutaj. Mam tutaj taką USB na Bluetooth, żeby sobie słuchać muzyki właśnie z telefonu, ponieważ jest to rocznik 2.4. Mamy tutaj automat, dużą nawigację. Tak jak widzicie, tutaj jest duża nawigacja, jest rezerwa, 21 km jeszcze mogę przejechać, więc będę musiał zahaczyć stację. Powiem wam, że tak 180 zł to można tak przeliczyć na jakieś 2 godziny jazdy, takiej prawdziwej. Więc masakra. Ale ja jakby biorąc ten samochód wiedziałem o tym, że będzie takie spalanie, więc mnie to aż tak nie przeraża. Podoba mi się ogólnie właśnie ta nawigacja i ogólnie środek. Tak mi się wygodnie w tym samochodzie jeździ, że to jest po prostu szok. Jak się przesiadam z mojego drugiego auta, no to czuję się normalnie, jakbym był w jakimś raju i mógłbym jechać naprawdę na koniec świata. To do tyłu jeszcze, no to nie wiem, czy będziecie widzieć właśnie tą lotkę z Maxtona. Do Maxtona możecie też wbić, macie link w opisie. Zagadajcie, że jesteście ode mnie z tego filmu, może dostaniecie jakiś fajny kod rabacikowy. I tak jak wam mówiłem, są tutaj felgi 20 Braytona GTS. One były w oryginale matowe, czarne oczywiście, lecz pomalowaliśmy je razem z tatą na kolor BMW-ki, przez co jak one są czyste, one się tak świecą, że naprawdę masakra. Mogę wam wrzucić w sumie zdjęcia tutaj przed i po, czyli przed malowaniem i po malowaniu, jaka jest różnica, ponieważ ta różnica jest naprawdę, kurde, diametralna. No tylko one są po prostu teraz brudne, więc wybaczcie. Byliśmy na myjni, ale myjnia nie domyła. No i co ludzie, poznaliście moje auto, poznacie jeszcze pewnie za jakiś czas moje drugie auto, zobaczymy. Ono jest fajnego koloru, ja już się pokazywałem w sumie na filmie, ale nie każdy dostrzegł. Mogę wam jedynie powiedzieć, że jest takie złotawe, więc będzie ciekawie. A więc co ludzie, mam nadzieję, że się wam ten film spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapce w górę, komentarze oraz subskrypcji. Oraz wbijajcie do mojego przyjaciela, który mi pomagał w tych nagrywkach i który użyczył mi też aparatu. I co, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym vlogu. Siemano!